Corocznie w drugi weekend września w Baszkowicach, nieopodal Stargardu Szczecińskiego, odbywają się największe w regionie targi rolne. Tak jak w roku ubiegłym, tak i w tym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie był partnerem zakończonych w niedzielę 28. Targów Rolnych Agropomerania. To świetna promocja działalności Wojewódzkiego Funduszu w zakresie ochrony środowiska. Prezentujemy tutaj nasze projekty z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, ale również całą ofertę finansową Wojewódzkiego Funduszu, między innymi ofertę współpracy z bankami spółdzielczymi. Podczas specjalnej konferencji zorganizowanej dla odwiedzających targi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowali m.in. program Prosument. W ramach tego programu możecie być producentami energii elektrycznej, jej konsumentami, a nadwyżki możecie sprzedawać do sieci energetycznej. Omówiono również ofertę współpracy z bankami spółdzielczymi. W programie konferencji był też wykład dotyczący sposobów usuwania barszczu sosnowskiego. Cały czas podczas trwania targów setki osób zainteresowanych ekologią korzystało ze specjalnej ekostrefy, w której pracownicy funduszu służyli nie tylko informacją. Mówimy m.in. najmłodszym o tym, jak segregować śmieci, jak dbać na co dzień o środowisko, w którym żyjemy. Oprócz nas jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jest Zakład Usług Komunalnych, jest firma, która proponuje taką ładowarkę solarną w formie drzewka, do której można podpiąć telefon komórkowy i podładować. Także każdego dnia w ekostrefie przez wszystkie 3 dni targów Agropomerania w Baszkowicach proponujemy coś ciekawego. Podczas uroczystego spotkania z wystawcami wręczono ufundowaną przez prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nagrodę dla najlepszej firmy tegorocznych targów Agropomerania. Co roku fundujemy nagrodę dla wyróżniającego się wystawcy albo przedsiębiorcy, który tutaj się znajduje na tych targach. W tym roku nagroda nasza przypadła firmie Agromarket Wiwiecko. Jest to firma, która ma biogazownię, produkuje prąd, produkuje biogaz, więc to jest firma, która wpisuje się jak najbardziej w sferę naszych zainteresowań. Nagrodę z rąk zastępcy prezesa funduszu Radosława Mackiewicza odebrał przedstawiciel tej firmy. Nasza działalność, jak i nasze produkty bardzo wspierają politykę proekologiczną i w związku z tym jesteśmy bardzo wdzięczni za nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W targach wzięło udział ponad 900 wystawców z całej Polski i kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających.